Są pewne kwestie, o których wspominałem przed turniejem. Inaczej gra się w klubie, inaczej w kadrze. Czasami zawodnicy automatycznie przenoszą sposób gry klubowej, gdy grają w reprezentacji. A zmiana nawyków nie jest prostą rzeczą. Poza tym w meczu z Norwegią doszła jeszcze presja. Nie do końca w tym meczu byliśmy zespołem. Zawodnicy momentami patrzyli po sobie, jakby bali się popełnić błąd przy akcji. Musimy to zmienić. To nie jest tak, że kiedyś nie próbowaliśmy korzystać z pomocy ekspertów. I mamy swoje doświadczenia w tych sprawach. Obecnie myślę, że nie jest to potrzebne.